w narożniku niebieskim, broniącego barw, Akademia Gorilla, Ostrów Mazowiecka. Alan Bukowski! Myślę, zrobiłeś to, chłopak. Nie chcę za to nikogo już dłużej przepraszać, że jestem dowodem, że można. Wiem, że świeci nam wszystkim słońce na ziemi. Wierzę, że może się ożarć. Pamiętam, jak debiut mi wybuchł nad Polską. Każdy się pytał, co to za kolo. Kość ma trzy dychy, gadkę radomską, gębę tak swojską, do tego to były listonosz. Wszedłem na ostro, trafiłem mocno do typów no homo. Kęki, prawdy, apostoł, nadal ją głoszę, z tym, że radosną jak lol. Typy, zdałem ich z kaset, teraz byliśmy na mordo, bez przymiranek. Nie jestem klakier, wiesz jak jechałem, solo to solo, raczej. Dostałem za pasję swą papier, wtedy myślałem, że sporo. Dzisiaj jak liczę, czasem lepszy mam weekend niż hajs za tę płytę, jest spoko. Pozdrawiam prosto, z nimi zawsze w porządku, chociaż już działam pod sobą. Drogi się czasem rozchodzą, inni różnie to znoszą. Nie myślę o tym, bo po co? A w narożniku czerwonym jest już w ringu Alan Bukowski, a zmierza do niego teraz Patryk Bielewicz. Bielewicz! There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? No i za chwilę kolejna walka w półzawodowym K1. Kategoria do 71 kg. Rywalizacja Ostrowa Mazowieckiego z Ostrołęką. A więc będziemy mieli za chwilę kolejnego zawodnika gospodarzy w rywalizacji. Widać debiutanta na ringach Kurpiowskiej Kuźni, broniącego barw, Akademia Gorilla Ostrów Mazowiecka, Alan Bukowski! Jego przeciwnik w narożniku czerwonym to wychowanek Arkadiusza Ludwiczaka, podopieczny trenera Karola Łady, mistrz Polskiej Federacji Kickboxingu, srebrny medalista Mistrzostw Polski, wielokrotny uczestnik warszawskiej granty, broniący Fight Academy Ostrołęka 19-latek, Patryk Bielewicz! I słyszeli Państwo te zapowiedzi. Zdecydowanym faworytem, może nie zdecydowanym, ale faworytem wydaje się być w tym pojedynku miejscowy zawodnik Patryk Bielewicz, Fight Academy Ostrołęka, ale również mający swoją przygodę z Legia Fight Club, a więc z trenerem Karolem Ładą. Jego rywal Alan Bukowski, Akademia Gorilla Ostrów Mazowiecki. Zobaczymy, jak Alan Bukowski będzie w stanie przeciwstawić się w tej rywalizacji Patrykowi Bielewiczowi. Patryk Bielewicz, zawodnik widzimy, który tu boksuje z odwrotnej... Przepraszam, boksuje z normalnej pozycji, ale gdzieś próbuje podejść w bliski kontakt z Bukowskim. Ładnie, wysoko podniesione ręce, widać, że te łokcie też wąsko przycięte, żeby gdzieś się blokować ewentualnie kopnięcia Bukowskiego, no ale to ta praca już bardziej podoba mi się u Bielewicza. Teraz bardzo ładnie tutaj niskie kopnięcie w czworogłowy i to jest bardzo bolesna akcja. Jeszcze raz ta sama akcja.
Teraz bardzo ładnie lewy na górę, no, próbował zamarkować się teraz Ciosi, wejście kolanem Bukowski, ale brakuje, wydaje mi się, temu zawodnikowi jeszcze trochę umiejętności. Teraz jeszcze raz dobre kopnięcie Bielewicza. No taka akcja teraz lewy na lewy, dość niebezpieczna, ale Bielewicz lepszy zasięg, więc to on tutaj był skuteczniejszy. Lewy, prawy, trafił z prawej ręki Bielewicz, jeszcze raz lewy, prawy i teraz kopnięcie w splot słoneczny. Myślę, że nawet dla mniej wytrawnych widzów to łatwo tutaj zorientować się, kto jest stroną A w tym pojedynku. Patryk Bielewicz z dużym spokojem radzi sobie w tej rywalizacji. Miesza też tymi technikami, miesza też tymi ciosami, kopnięciami. No i zobaczmy, jak tutaj końcóweczka, czy będzie w stanie Bielewicz coś zaakcentować. Lewy, prawy, jeszcze no, wybronił to niskie kopnięcie Bukowski. Koniec pierwszej rundy, wielkie brawa dla Bukowskiego, bo robi co może, ale Patryk Bielewicz, tak jak powiedziałem, on tutaj raczej wydaje się być faworytem i radzi sobie naprawdę, naprawdę nieźle. Za chwilę druga runda pojedynku numer 6 dzisiejszej gali. Alan Bukowski, narożnik niebieski, Akademia Gorilla Ostrów Mazowiecki i Patryk Bielewicz, Fire Academy Ostrołęka, narożnik czerwony. Dość zmęczony po tej pierwszej rundzie wydaje się być już Alan Bukowski. Pytanie, czy to będzie się nawarstwiało, no bo tak patrząc sobie na kartę walkę przed tym pojedynkiem, jeśli miałbym szukać jakiejś walki, gdzie mogłoby się zakończyć coś przed czasem, no to moim zdaniem to jest właśnie jeden z tych pojedynków, ale zobaczymy, być może Alan Bukowski teraz będzie w stanie coś pozmieniać w swojej walce i będzie w stanie się przeciwstawić, odgryzać częściej przede wszystkim, bo no tylko takim przyjmowaniem ciosów przez 2 minuty, no to jest zniechęcające, ale miejmy nadzieję, że tak jak teraz właśnie, prawy sierpowy dochodzi celu, żeby mieć takie momenty, w których będzie w stanie się odgryzać Bielewiczowi. No i lewy sierpowy Bukowskiego, może nie jakiś taki bardzo celny, ale ślizgnął się po policzku. O, teraz lewy na lewe wejście i to, o proszę, to wycięcie, wykop, gdyby poszła za tą lewą nogą prawe wysokie kopnięcie, to myślę, że tutaj byłoby liczenie Bukowskiego. Bukowski koncentruje się, wydaje mi się, już tylko tak bardziej na defensywie, jeśli chodzi o kopnięcia, nie jest w stanie, teraz był w stanie znaleźć przestrzeń do tego, żeby wyprowadzić jakieś kopnięcie. O i teraz jeszcze ciosy. Brakuje mi tego, co było na początku u Bielewicza, czyli tych mocnych kopnięć pod łokcie. Wtedy tym robił sobie dużą przewagę, ale i tak ta walka jest pod jego dyktando. O, teraz tak oczywiście. Tutaj nie ma mowy o, nie ma mowy o knockdownie. Koniec rundy drugiej, no i będziemy za chwilę już w rundzie numer 3. No, odczuwa trudy tego pojedynku Bukowski, ale wielkie brawa dla niego, jest dzielny, robi co może, to widzimy. A Patryk Bielewicz, czerwony na narożniku, myślę, że za chwilę będziemy mogli to zobaczyć. On oddycha sobie dużo, dużo swobodniej. Oczywiście też jest zmęczony, bo to jest permanentna walka. Cały czas rywalizacja, ale widzimy. On to jest, sobie stoi spokojnie, a Bukowski jednak bardziej odczuwa trudy tej rywalizacji.
wolny, runda trzecia. No i on wchodzi od razu mocno w trzecią, finałową rundę Patryk Bielewicz. No często panowie wpadają akcją lewy na lewy. Teraz próba, wydawało mi się, że to była próba raczej kolana, tylko no, zorientował się Bielewicz, że nie będzie w stanie nic zrobić. Tutaj mieliśmy oczywiście ten front kick. Teraz poniżej pasa, no jest regulaminowy czas oczywiście do wykorzystania dla Bielewicza. On ten czas szybciutko gdzieś tam z niego rezygnuje. Bardzo zachowanie fair tutaj ze strony faworyta miejscowej publiczności, a więc Patryka Bielewicza. Przypomnę, Patryk Bielewicz, zawodnik miejscowy. Co słychać przynajmniej tutaj przy moim stanowisku, bo ożywiły nam się trybuny. I teraz ładna akcja, lewy, prawy, no i tego właśnie potrzebujemy. Teraz wejście takim Superman Punchem Bukowskiego, a więc latający cios z prawej ręki. Zamarkowany front kick i wejście ciosami. Brakuje na pewno takiego mocnego akcentu, mocne w postaci jednego soczystego kopnięcia u Bielewicza, bo no, to, że ma przewagę, to widzimy. To, że lepiej wygląda też fizycznie, to też widzimy, ale brakuje właśnie czegoś spektakularnego. No, był faworytem i oczekiwania spełnił, bo tę walkę wygra, ale myślę, że jak, no nie wiem, być może za dużo sobie obiecywałem po tym pojedynku, bo jednak w poprzednim pojedynku mieliśmy bardzo duży repertuar bardzo fajnych kopnięć ze strony Błażewicza. Tutaj tych kopnięć było nieco mniej, ale bardzo taka skuteczna, cały czas metodyczna praca ringowa. No i zwycięzcą będzie Patryk Bielewicz, ale dziękujemy również Alanowi Bukowskiemu. ...dzisiejszej gali. Nagrody za ten pojedynek wręczą pan Mariusz Popielarz, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego, oraz pan Paweł Kamiński, właściciel usług stomatologicznych firmy, która jest jednym ze sponsorów dzisiejszej gali. Zapraszam panów na ring. Szanowni Państwo, emocjonującą szóstą walkę wygrywa Patryk Bielewicz! No, chwila ciszy przed ogłoszeniem werdyktu, ale tutaj żadnych wątpliwości, nikt nie miał, publiczność uradowana, ale zasłużonym zwycięzcą jednogłośnym jest oczywiście Patryk Bielewicz. Był faworytem i jakby z tej roli wywiązał się bardzo dobrze. Wielkie brawa dla Alana Bukowskiego, bo starał się, troszeczkę stracił wiarę w swoje kopnięcia, tak mam wrażenie, od połowy walki.